Na lotnisku w Katowicach uruchomiono punkt, w którym pasażerowie przylatujący z krajów nienależących do strefy Schengen, m.in. z Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Cypru czy Irlandii, mogą wykonać szybkie komercyjne testy antygenowe pod kątem obecności koronawirusa. W Katowice Airport uruchomiliśmy punkt testowy z testami diagnostycznymi pod kątem koronawirusa dla pasażerów przylatujących z krajów, które nie należą do strefy Schengen. Punkt testowy zlokalizowany jest przed kontrolą paszportową, czyli de facto przed granicą państwa. Wykonane w tym miejscu testy w przypadku negatywnego wyniku są podstawą do zwolnienia z kwarantanny po przylocie do Polski. No jest to wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu pasażerów, głównie tych, którzy podróżują w ruchu czarterowym, no to, bo to w większości przypadków to właśnie z tych kierunków, czyli z kierunków non-Schengen czarterowych, takich jak na przykład Egipt, Dominikana czy też Meksyk, które niedawno się pojawiły w naszej siatce połączeń, ci pasażerowie mogą z tej możliwości korzystać. Od pobrania materiału do wyniku mija około 20 minut. Pasażer otrzyma w formie wydruku lub drogą elektroniczną zaświadczenie w języku polskim bądź angielskim, które potwierdza uzyskany wynik testu. Koszt badania to 180 zł. Jeśli chodzi o możliwość wykonania testu przed wylotem, to także udostępniliśmy taką możliwość, ale chodzi tutaj głównie o rejsy do Holandii, do Królestwa Niderlandów, bo to wynika z faktu, że Holendrzy wymagają przy przylocie przedstawienia testu, który ma nie więcej niż 4 godziny. Koszt testu przed wylotem to 120 zł. Punkt wymazowy zlokalizowany jest w kontenerze przed terminalem pasażerskim A. Ten punkt testowy działa mniej więcej od około miesiąca. No, musimy powiedzieć, że cieszy się dużym zainteresowaniem, jeśli chodzi o te wyloty do Holandii, bo regularnie przed każdym rejsem korzysta z niego od 40 do 50 pasażerów. Osoby, które chcą wykonać taki test na 2 godziny przed, nie powinny aplikować do nosa i gardła kropel, aerozoli czy maści. Dodatkowo bezpośrednio przed pobraniem materiału nie należy wydmuchiwać nosa.